Pani burmistrz, święto miasta Lubawka już za nami. Jak byśmy podsumowali te dwa dni? Ja nie słyszałam żadnego utyskiwania, co w moim przekonaniu z perspektywy doświadczeń jest naprawdę ewenementem. Rewelacyjna impreza, rewelacyjne wydarzenie. Gwiazdy duże dopisały, bo i Stachurski, Mysłowic i nasz Sachiel porwał tłumy na rynku w Lubawce. Ale i gwiazdy małe były rewelacyjne. Młoda Paula Kurzeja pokazała swój kunszt na skrzypcach. Przepiękny. Ja obserwuję Paulę praktycznie od początku, od 2 lat i robi ogromne postępy. Ja powiedziałam tak w kuluarach, że to jest nasza mała Sara May i rzeczywiście patrząc na jej występy, to mam przed oczami tą skrzypaczkę właśnie znaną na całym świecie. Ta osoba już nie ma takiej tremy na scenie nawet jak nie. Stoi. No tak jak redaktor Chwaliński zauważył, że nawet to takie ten dryk sceniczny już towarzyszy właśnie tej grze, a połączyć te dwie funkcje jest wbrew pozorom bardzo, bardzo trudno i opanować tremę przed tyloma mieszkańcami, to jest jednak dla młodej dziewczynki, panienki, naprawdę ogromny, ogromny stres. A nie widać po niej w ogóle, żeby miała z tym problem. Chłopiec ten, który pokazał, że można mieć instrument w swojej buzi, w swoim gardle, też był rewelacyjny. I to mamy tutaj pod ręką, na miejscu. Ja jestem zadowolona, że dyrektor Sławiński właśnie przyjął moją uwagę, że należy pokazywać przede wszystkim swoich artystów, bo mamy się czym chwalić i należy się chwalić. Również zespoły ludowe to jest to coś, co powinniśmy pokazywać, bo wbrew obiegowym informacjom to jest nasza taka kultura tutaj już, która się wytwarza na tych terenach, na tych ziemiach odzyskanych. My te pieśni i piosenki przywieźliśmy z naszymi dziadkami, z naszymi rodzicami na teren Dolnego Śląska i takimi właśnie utworami tworzymy tą naszą tutaj osobowość na tych terenach. Ona za kilka lat będzie tak pokazywana, jak chociażby muzyka country w Stanach Zjednoczonych. To jest po prostu, to świadczy o naszej tutaj bytności na tych terenach. Także i Wrzos, i Zgoda, i Jarzębina z Dolnego Śląska, Sokoliki, to są zespoły, które naprawdę mogą konkurować, nie wiem, ze Śląskiem, z Mazowszem, może w mniejszym wymiarze, ale to są właśnie, oni pokazują tą naszą historię, tą naszą kulturę, tą podstawową. Także jestem bardzo zadowolona z tego, że potrafiliśmy połączyć tą naszą, te nasze korzenie z muzyką rozrywkową, z muzyką popową i myślę, że było dla każdego coś nowego, coś miłego. Oczywiście dmuchańce dla dzieci i place zabaw były też dostępne, stragany dla zainteresowanych kupieniem, taką sprzedażą bezpośrednią. Wydaje mi się, że poziom Święta Lubawki i w moim odczuciu był na bardzo, bardzo dużym. Troszkę podnieśliście Państwo ten poziom. Poprzeczkę, tak. Zasługa jest wszystkich, którzy tutaj pracowali. Pracownicy Domu Kultury stanęli na wysokości zadania. Pracownicy ratusza również włączyli się bardzo, bardzo do organizacji i do przeprowadzania tego wydarzenia. Ochrona, ale miejscowa Lubawska Straż Pożarna też bardzo, bardzo pomogła w bezpiecznej organizacji. Policja,
wykorzystaliśmy do święta Lubawki te dodatkowe wykupione godziny pracy policjantów. Także bezpiecznie było, nikt nie czuł się zagrożony na rynku w Lubawce. Pani burmistrz, zakończyliśmy święto miasta Lubawka, ale jest już zapowiedź jarmarku tkaczy śląskich, który już niedługo się odbędzie. Lato, to są imprezy stałe. Lipiec jest zarezerwowany dla Lubawki, dla święta Lubawki, natomiast sierpień jest tradycyjny jarmark. Od 3 lat ten jarmark robi się już cyklicznie, czyli nie ma przerw w organizowaniu. W tym roku będzie 12 jarmark i jarmark w Chełmsku Śląskim 11 sierpnia, na który serdecznie zapraszam. 10 sierpnia będzie konferencja poświęcona lniarskim tradycjom i lniarskim nowinkom, bo len jest obecny również i obecnie on jest w innej technologii, ale będzie. Będziemy mieli naprawdę znakomitości na ten temat do pokazania i do przedstawienia Państwu. 10 sierpnia konferencja będzie organizowana w szkole, natomiast 11 na rynku w Chełmsku Śląskim jarmark tkaczy śląskich i też będzie mnóstwo atrakcji, stoiska, catering, zespoły, występy. Serdecznie Państwa zapraszam na jarmark tkaczy śląskich. 10 na konferencję, a 11 na wydarzenie kulturalno-rozrywkowe. Pani burmistrz, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.